Zapraszamy. Wszyscy pytają, komu prezydent Duda powierzy misję tworzenia nowego rządu. No a my pytamy, co dzieje się z obecnym jeszcze gabinetem Mateusza Morawieckiego. Po wyborczych konsultacjach, również w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Anny Gielewskiej będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. W faktach poza tym ważne informacje z Nowego Sącza. Pali się hala z meblami przy ulicy Magazynowej. Trzecia droga, Lewica i Konfederacja stawią się jutro w Pałacu Prezydenckim na powyborczych konsultacjach. Dziś Andrzej Duda rozmawiał z liderami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Zajęci konsultacjami na temat tworzenia nowego gabinetu niemal zapominamy o istnieniu obecnego rządu. Jeszcze kilka dni temu premier i ministrowie byli w mediach, w terenie i nagle ich aktywność spadła prawie do zera. Na linii Warszawa i nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, co się stało? Właściwie nie wiadomo, bo Prawo i Sprawiedliwość twierdzi przecież, że kolejny raz wygrało wybory, a Mateusz Morawiecki zapowiada gotowość tworzenia kolejnego gabinetu opartego na stabilnej większości. Na razie premier nie musi tego jeszcze robić, bo wciąż jest premierem, więc dalej mógłby odwiedzać hurtownię palet, piekarnie, koła gospodyń albo stanąć gdzieś na tle strażaków czy żołnierzy, a jednak tego nie robi. Oświadczeń nie wygłasza zresztą ani on, ani robiący to taśmowo ministrowie Maląg, Błaszczak, Gliński. Przepadli też gdzieś zwykle rozmowni ministrowie Buda, Sasin i Schreiber i to niepokoi nawet tych, którzy wierzą w zapowiadaną kontynuację rządów PiSu. A dla pozostałych trwający od wyborów paraliż rządu tylko niestety podkreśla, że cokolwiek wtedy robili, to pod publiczkę. Maska opada, jak mówił Mariusz Błaszczak, kiedy jeszcze coś mówił. Pożar w Nowym Sączu, pali się hala z meblami przy ulicy Magazynowej. Z ogniem walczy 50 strażaków, nie ma informacji o poszkodowanych. Pożar zobaczcie na filmach na rmf24.pl w zakładce Regiony. Żywność długoterminowa i wsparcie w ocieplaniu budynków przed zimą. Takie są obecnie najpilniejsze potrzeby mieszkańców zachodniej Ukrainy. Organizatorzy akcji pomocowych dla Ukraińców podkreślają, że pomoc jest tam wciąż potrzebna. Idzie zima i trudno przewidzieć, jak ta zima będzie wyglądała, dlatego że zapowiedzi są takie, że po prostu ta infrastruktura, taka szczególnie energetyczna, będzie w trudnej sytuacji. Rok temu tam mocno brakowało między innymi materiałów budowlanych. W tym roku jest podobnie? Tak, w tym roku chyba bardziej brakuje nawet ludzi niż materiałów budowlanych. Materiały budowlane może nawet są, ale nie ma kto nimi budować. Szukamy w tej chwili już od pół roku właściwie tak naprawdę kogoś, kto by dekarza po prostu tak, wejść na dach. Trudna sprawa. Trudna. Pracownicy wyjechali albo są na froncie? Tak mi się wydaje, że to może być ten mechanizm właśnie. A z rzeczy fizycznych, materialnych, co jest potrzebne w tej chwili? No to wydaje się chyba, że tak, no, o ubraniach właściwie to nie słyszymy ostatnio. Wydaje się, że żywność długoterminowa zawsze. To jest coś, co na ten moment byłoby bardzo potrzebne. Z Dariuszem Puławskim z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. W warszawskim studiu Anna Gielewska i jej gość. Witamy. Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF jest dzisiaj Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Opozycja ogłosiła, że wspólnym kandydatem na premiera jest Donald Tusk, ale prezydent Andrzej Duda się chyba nie spieszy z powierzeniem mu misji tworzenia rządu. Są powody państwowe, żeby prezydent zachował się poważnie, to znaczy rozeznał, kto ma większość. Jest chyba jasne, że większość ma dawna opozycja, bo dzisiaj my jesteśmy większością. Po pierwsze, sytuacja międzynarodowa i bezpieczeństwo Polski to jest kluczowa kwestia. I nie mówię tylko o strasznej wojnie, którą Rosja toczy przeciw Ukrainie, ale także o wyjątkowo kryzysowej sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran de facto stojąc za plecami Hamasu wypowiedział wojnę Izraelowi, bo to tak wygląda. Myśli pan, że te powody dzisiaj przedstawiał właśnie Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim? Powodów jest więcej. Mógł mówić też o tym, że KPO, czyli poważne środki na rozwój Polski, każdy dzień zabawy prezydenta konstytucją, bo ja tak traktuję to odwlekanie powierzenia tworzenia rządu większości, jest na niekorzyść Polaków, na niekorzyść tych, którzy dają władzę w Polsce. Dają władzę obywatele. Tym razem tych obywateli było 74% prawie. To jest więcej niż w 89 roku. Ludzie mają poczucie, że powinna nadejść wielka zmiana. Ludzie tego chcą. Prezydent nie może udawać, że nie widzi, kto ma większość. I spodziewa się pan jakiegoś przełomu w najbliższych dniach? Nauczyło mnie życie, że czasami tam trzeba pukać do tego sumienia, więc myślę, że mam nadzieję, że są jacyś ludzie koło prezydenta i tłumaczą mu, że Polska nie jest do zabawy. To znaczy nie ma co udawać, że nie wiadomo kto zwyciężył w tych wyborach, jaki jest rezultat. Myślę, że wszystko jest klarowne. Prezydent ma rozeznać, ma od tego rozum i na podstawie tego rozeznania nie blokować powstawania nowej większości w postaci już rządu. Dlatego, że wiele się zmieniło w Polsce. Koniec ta partia, która próbowała ukraść Polskę, PiS próbowało ukraść Polskę, próbowało wprowadzić w Polsce system autorytarny. W wielu aspektach im się to udało, na przykład jeżeli chodzi o media rządowe. Rozpętali straszliwą propagandę przeciwko więcej niż połowie społeczeństwa, ale także wycelowano w konkretnych liderów politycznych, przede wszystkim w Donalda Tuska. To są rzeczy, które nie będą zapomniane. Polacy powiedzieli, przecinamy, mamy dość, prezydent ma obowiązek na to zareagować, inaczej będzie to oznaczało, że działa przeciwko woli narodu. Ale może coś daje ta zwłoka prezydentowi Andrzejowi Dudzie, albo może coś daje. Nie wiem, jakie są tutaj interesy prezydenta, nie wiem, jakie są interesy dawnej partii władzy, której właśnie władza przecieka przez palce. Wiem, jakie są interesy Polski. I rozumiem, że trzeba się kierować dzisiaj tylko interesem Polski. Mam głęboką świadomość zmiany, która się dzieje na świecie, o czym się mało mówiło, bo była kampania wyborcza. Bo nie było może miejsca tyle na sprawy międzynarodowe. Kto w takim razie powinien w nowym rządzie zająć się tymi sprawami właśnie, czyli stanąć na czele dyplomacji? W jednym mnie nikt nie prześcignie, to znaczy w milczeniu na temat spraw personalnych w nowym rządzie. To jest kwestia ułożenia kilku partii koalicyjnych. To jest kwestia dobrego dobrania osób i to jest kwestia decyzji premiera Donalda Tuska. Tak to będzie wyglądało i niech to tak zostanie, dlatego że każde dodatkowe słowo na ten temat może budzić jakieś niepokoje. Ja wiem, że pisowcy będą próbowali właśnie w ten sposób rozgrywać, będą wrzucali, robili wrzutki, że z kimś rozmawiają, ktoś ma jakieś ambicje. Trzeba potraktować sprawę na poważnie. Na poważnie to znaczy no, na chwilę schować te swoje ambicje i zagrać drużyną. One donosi dzisiaj, że taką propozycję usłyszała Barbara Nowacka. Czy to byłaby dobra kandydatka do tego, żeby stanąć na czele polskiej dyplomacji? Już powiedziałem, że jeżeli chodzi o kwestie, jakiekolwiek nie, pytam, kwestie czy kompetencyjnie personalne, to byłaby osoba... Jakiekolwiek kwestie personalne, naprawdę nikt mnie nie prześcignie w milczeniu. Może mnie pani nie zapraszać już wcale, dopóki nie zostanie sformatowany rząd, ale ja na ten temat nic nie będę mówił, bo każde słowo w tej sprawie jest w moim przekonaniu teraz nie na miejscu. Można mówić o zmianie, o rządzie, o potrzebie szybkiego sformowania rządu, o tym, co się dzieje w otoczeniu Polski, o polskiej racji stanu. Przede wszystkim trzeba się nacieszyć tym zwycięstwem, bo to była wielka rzecz, żebyśmy tego nie przeoczyli, tego nacieszenia się, ale nie jest na pewno, nie ma na pewno miejsca w publicznych wystąpieniach na tego typu rozważania, kto, jak i tak dalej. Nie z mojej strony. Jutro Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Brukseli. Pan wspomniał o tym, że KPO to jest właśnie dzisiaj jedno z tych kluczowych wyzwań. Czy pan się spodziewa jakiejś konkretnej deklaracji w sprawie odblokowania KPO? Myślę, że nasze deklaracje w tej sprawie na pewno dają się zrealizować tuż. Czas będziemy odliczać od momentu, kiedy Donald Tusk jako szef rządu, koalicyjnego rządu, będzie miał już wotum zaufania w Sejmie, czyli kiedy formalności zostaną dopełnione. Czy jutro takiego sygnału nie będzie? Ani z jednej, ani z drugiej strony? Nie usłyszy Donald Tusk niczego nie ujawnię tajemnicy. Powiem, że powstanie, na pewno już dzisiaj powstaje plan, ponieważ jedna sprawa to są kwestie no, legislacyjne, powiem tak uczenie, czyli po prostu w Sejmie trzeba dokonać, z punktu widzenia Sejmu trzeba dokonać pewnych zmian. Druga sprawa to są ustalenia polityczne. Trzecia kwestia to jest przygotowanie techniczne wniosku o skorzystanie z KPO. Rozumiem jedno, szczególnie po tej kampanii, która z mojego punktu widzenia była super obfita w spotkania i świetnie poznałem w tym konkretnym kontekście Podkarpacie. Widziałem, jak na przykład dużo brakuje środków na ochronę zdrowia. Więc dlatego ja bym nie powiedział KPO, powiedziałbym środki na ochronę zdrowia, środki na transformację energetyczną. To są pieniądze, z których skorzystali Hiszpanie, skorzystali Portugalczycy, Włosi. Wiele państw, większość państw Unii Europejskiej z tych środków korzysta. To się należy Polakom. Nie da się wytłumaczyć, dlaczego obecny rząd zablokował dla nas te środki. Bo to jest wina obecnego rządu, taka jest prawda. Jedna z wielu ich win. No to też, żeby te ustawowe zmiany przeprowadzić, trzeba będzie podpisu prezydenta. Mam nadzieję, że prezydent zrozumie, że nie może ciągnąć tej antypolskiej polityki, bo to była antypolska polityka. Odcinanie Polski od Unii, ryzykowanie, to wszystko było przeciwko interesom Polski. Popatrzmy na wielkość Polski i na to, cośmy zrobili przez 30 lat, na pracę ludzi i wtedy zrozumiemy, co położyli, co ryzykowali pisowcy w ostatnich latach, wprowadzając u nas taki początkujący autorytaryzm, a w niektórych dziedzinach im się naprawdę udało. Znaczy udało im się doprowadzić na przykład do tego, że kampania wyborcza nie była równa. To nie było tak przecież, że myśmy w tej kampanii wyborczej jak w normalnym, demokratycznym kraju konkurowali, każdy miał takie same możliwości. Że te fale hejtu, że... Ale protestów nie będziecie składać na wynik wyborów. Wie pani co? To jest kwestia dzisiaj moralności, a nie rozwiązań formalnych. Pewnie jakieś protesty będą, to ludzie mogą przecież składać protesty, nie mogę wykluczyć, że będą protesty, ale to jest kwestia absolutnie moralna, że ktoś nam próbował ukraść państwo. Jedna partia po prostu uznała, że wszystko jest dla nich. I teraz nie mogą wyjść ze zdziwienia, przecież oni do dzisiaj nie mogą wyjść ze zdziwienia, co się wydarzyło. Czy celem kolejnej wizyty Donalda Tuska powinien być Kijów? Powiedzmy o sprawie, bo ja nie mam upoważnienia, żeby mówić o... Ale czy według pana z kolejną wizytą po Brukseli powinien Donald Tusk pojechać do Kijowa? Nie ma większej szansy dzisiaj dla Polski, niż skorzystać z tego, co się wydarzyło w konsekwencji wojny. Wojna, wielkie zło, ale też wielkie przegrupowanie w Europie Środkowej. Pomyślmy o polskich firmach, które mogą zarobić na tranzycie. Pomyślmy o polskich portach. Niech nam przed oczami stanie rzesza ludzi, którzy mogą być zatrudnieni i dobrze zarabiać. A wreszcie nasze relacje polsko-ukraińskie mogą być oparte o nowe zasady. Od dawna proponowałem, wspólnie zresztą z premierem, który jako pierwszy na świecie uznał Ukrainę, czyli Janem Krzysztofem Bieleckim, nowy traktat, nową umowę polsko-ukraińską, która mówi, no nie w kategoriach emocji, tylko interesów. To my robimy, to wy robicie. I o tych relacjach będziemy za chwilę rozmawiać dalej w Radiu RMF24, w portalu rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Dziękujemy już słuchaczom RMF. To co należy w pierwszej kolejności zrobić w tych nadszarpniętych ostatnio mocno relacjach polsko-ukraińskich? Punkt pierwszy, faktycznie porozmawiać w tym czy innym miejscu. Punkt drugi, od razu przystąpić do nowego traktatu, do pisania nowego traktatu. To jest propozycja, która wyszła ze strony ukraińskiej. Andrzej Duda ją zawalił, jak to się mówi, no bo przecież to miało być gotowe. A teraz nie zawali? Na początku roku. Będziemy mieli instrumenty, żeby go dociskać. W jaki sposób? Polskich, no choćby perswadując. Instrumentem politycznym jest też to, że ja rozmawiam z panią redaktor i mówię, panie prezydencie, pan to zawalił, to trzeba zrobić. W interesie polskiej racji stanu. Czyli perswazją będziecie. Będzie i perswazja, będzie i perswazja, będzie pokazywanie tego, co Polska traci. Nie mogłem patrzeć na to, jak Rau, jako minister spraw zagranicznych, mówił, że on się obraził, że się poczuł obrażony. Znaczy uprawianie polityki w taki sposób międzynarodowej, w taki sposób, że ktoś się obraża, nie w kategoriach interesów, jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Patrzyłem na to z dużym zdumieniem i przerażeniem, że oni doszli do tego, że zaczęli traktować politykę zagraniczną i interesy narodowe jak, nie wiem, jakieś wrażenia z herbatki u kuzynki. A nowy rząd powinien utrzymać embargo na zboże z Ukrainy? To jest taktyczna historia. Dzisiaj trzeba chronić polski rynek i wiadomo, że trzeba to zrobić, a już na następne miesiące opracowywać takie rozwiązanie, na którym będzie można zarobić, bo cały problem polega na tym, że oni mówiąc, że po pierwsze nie przygotowali się do transportu zboża, mamy na to możliwości techniczne, kolejowe przez Podkarpacie, dokładnie to mogę wyjaśnić, to nie jest przecież wykorzystywane. Po drugie nie przygotowali magazynów, po trzecie wylali dziecko z kąpielą, dlatego, że ze względu na to, że pojawiły się problemy, nagle się okazało, że rozrasta się infrastruktura w Rumunii, w Mołdawii, że inne państwa mówią, dobra, to my przejmiemy, przecież oni rozumieją, że to jest interes. Nie? A nasi zrobili całą awanturę tylko dlatego, że mieli kampanię wyborczą. Faktycznie zawalili dopilnowanie, żeby zboże z Ukrainy przejechało bezpiecznie nad Morze Bałtyckie i pojechało dalej. I na koniec, no, gdzie jest ta lista firm, które zarobiły? Właśnie chciałam pana zapytać o to, czy pytanie, tę listę ujawnicie? Na 100%. Lista firm, które zarobiły i które wprowadziły Polskę dla swoich indywidualnych zysków, prawdopodobnie powiązanych ze środowiskami obozu władzy, które zarobiły i wprowadziły Polskę w to, że tracimy, bo my naprawdę tracimy historyczną szansę. To trzeba natychmiast odblokować. Wydaje mi się, że polityka zagraniczna to taka dziedzina, w której ten spór kompetencyjny może być najostrzejszy między nowym rządem a Pałacem Prezydenckim. Jak pan myśli o tym, jak będzie wyglądać ta koabitacja, taki powrót do walki o samolot z czasów Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska? Polityka zagraniczna jest prowadzona przez rząd. Prezydent ma w tym swoją rolę, przykładowo przy powoływaniu ambasadorów, ma w tym swoją rolę w polityce bezpieczeństwa. I każdy polski rząd będzie na poważnie traktował te kompetencje prezydenta, które są realnie zapisane w Konstytucji, ale też będzie bronił Konstytucji wtedy, kiedy prezydent chciałby wchodzić za daleko na to pole. A ma pan takie déjà vu? Nie. Nie, to jest, ja nie lubię porównywać historii tak na wprost, bo to zawsze są... Jeżeli mam jakieś déjà vu dzisiaj, to wyłącznie z 89 rokiem i mam wrażenie, że w sprawie mianowania rządu to prezydent faktycznie postępuje jak Jaruzelski, który za wszelką cenę nie chciał oddać władzy Solidarności i tam kombinował. Pierwszy sobie wymyślił Romana Malinowskiego, który nie chciał nawet próbować, potem dał tą władzę premierowską na parę dni dosłownie Kiszczakowi. No to się nie uda, prawda? Jeżeli widzę jakieś analogie historyczne, to z tamtym okresem. A pan zdaje się swego czasu entuzjastą takiej koabitacji, jeszcze popierając kandydaturę Andrzeja Dudy. Trochę koabitacji, trochę świeżej krwi, tylko Polsce pomoże. Kohabitację to teraz mówię jako politolog, kiedy są mądrzy partnerzy i odpowiedzialni, potrafią być nawet twórcze. Ja nie powiem, nie jestem taki, że powiem, że na pewno z prezydentem będzie źle, ale prezydent musi dużo zmienić w swoim postępowaniu. Jak na dziś prezydent pokazał, że jest prezydentem w 100% partyjnym. To, kiedy ja to mówiłem, to miałem nadzieję. To było mówienie właśnie w kategoriach nadziei, że Andrzej Duda stanie na wysokości zadania. Powiem pani zupełnie szczerze, dla mnie taką granicą, którą mi trudno przejść, było wiele wypowiedzi prezydenta, ale już z kampanii wyborczej ta o świniach w kinie, no nie potrafię sobie wyobrazić żadnego innego prezydenta demokratycznego kraju w Europie, albo premiera, no przykładowo premiera Wielkiej Brytanii, który porównuje do współpracowników z hitlerowskimi Niemcami, bo to de facto do tego się sprowadzało, już nawet nie do tych świń przecież, swoich własnych obywateli, którzy wybrali jakiś film. No prezydent strasznie narozrabiał. Prezydent narozrabiał naprawdę jak zając w kapuście w ostatnich latach i dzisiaj trudno mi to powiedzieć to samo o prezydencie, bo mamy nowe doświadczenia. Wniosek o Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy kiedy? Nie będę mówił za wszystko i za wszystkich. Ukonstytuuje się Sejm. No to jeden ze 100 konkretów. Ukonstytuuje się Sejm i będziemy do tego przystępować. Dla mnie sytuacja jest super transformacyjna. Ja tak to widzę. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że robimy wszystko, żeby skończyć z tamtym czasem. Zarówno jeżeli chodzi o kwestię edukacji, jak i jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności konstytucyjnej. Wszystkie te elementy powinny być wypełnione, żeby obywatele mieli pewność, ci, którzy poszli do wyborów. 74% genialna frekwencja, a jak na Polskę w ogóle super genialna. Żeby wszyscy ci ludzie mieli pewność, że wprowadzimy takie zabezpieczenia, żeby nikomu już nie przyszło do głowy ukraść nam państwa. To jest także kwestia Beaty Szydło z jej decyzją o niepublikowaniu wyroku. Dla mnie to są przestępstwa przeciwko demokracji. Jednym z takich tematów kampanii, wobec których też nowy rząd będzie musiał zająć stanowisko, była sprawa paktu migracyjnego. Czy nowy rząd powinien się zgodzić na pakt migracyjny w kształcie, który jest dyskutowany w Unii? Czy te rozwiązania są korzystne dla Polski? Na pewno nie zgodzimy się na przymusowe relokacje. Wszystko, co było powiedziane, będzie dotrzymane i tyle. Reszty to są szczegóły. Tak naprawdę przecież dzisiaj już wiadomo, że oni ten temat wyciągnęli jako przykrywkę, żeby przykryć ogromną skalę niezaplanowanej, nieopanowanej i w dużej części nielegalnej migracji zarobkowej do Polski. Skalę niespotykaną w Europie. Wielka nieodpowiedzialność tego rządu. I prawdopodobnie wielka korupcja, która za tym idzie. Oni sobie w zamian wymyślili, że będą dyskutować o pakcie migracyjnym, który w gruncie rzeczy nie stanowi żadnego zagrożenia, bo Polska, ani tak naprawdę nikt nie chce żadnej przymusowej relokacji. To są ich wymysły po to, żeby przykryć ich błędy, które były na skalę ogromną, nieporównywalną. I co z aferą wizową teraz? I co z tym procederem, który... Z mojego punktu widzenia jedna z pierwszych rzeczy do prześwietlenia od dołu do góry, w całości. Pokazanie firmy, osób, osoby, które zarabiały i które... pasły się na nieszczęściu zarówno tych ludzi, których bez ładu i składu ściągano do Polski, bez żadnej polityki migracyjnej, jak i Polaków, którzy na to patrzyli i byli oszukiwani. Tam powstał problem, który zresztą zaważył w kampanii. Ja to nazywam tak dla swojej wyobraźni murem informacyjnym, że część Polaków nie wiedziała, co się dzieje. Polacy myśleli, że chodzi o kilka tysięcy osób wymyślonych, które miały być przymusowo relokowane, co nie było prawdą, a w rzeczywistości po drugiej stronie tematu mieliśmy setki tysięcy nielegalnych, w gruncie rzeczy nielegalnych, bo w większości to były nielegalnie uzyskiwane dokumenty przecież migrantów zarobkowych, plus setki osób, co oni sami już potem potwierdzali, mówię o rządzie, wątpliwych od strony bezpieczeństwa już takiego twardego, terrorystycznego i tak dalej. Więc, a obywatele o tym nie wiedzieli. Ale z całym procederem, czy też procesem, co nowy rząd, co nowy minister spraw zagranicznych powinien zrobić, bo przecież to się dzieje cały czas. My będziemy wnioski wizowe, konsulowie też przestrzegają, którzy alarmowali o tej historii, jednocześnie przestrzegają, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ja chciałbym też powiedzieć, że My mieliśmy świadomość, że jest wielu rzetelnych ludzi w służbie konsularnej, szczególnie, którzy to widzieli, alarmowali. Ja sam dostawałem wiele sygnałów już od pewnego czasu, co się dzieje, więc rozumiem to. I tak jak w każdej z takich bardzo newralgicznych spraw jest ich sporo i to na pewno będzie trudny okres. I chciałbym też zaapelować do rodaków, że trzeba zrozumieć to, że nawet przy dobrym tempie pracy to wszystko nie stanie się w tydzień ani dwa. Ale będziemy robić, żeby było jak najszybciej. I sprawa afery wizowej jest po pierwsze, trzeba wstrzymać te procedury, które są najbardziej korupcjogenne, po drugie przyjrzeć się, co się naprawdę stało, po trzecie, poddać to ocenie też prawnokarnej, bo to też tak było prawdopodobnie. I trzeba całkowicie sprofesjonalizować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kto będzie kierował ministerstwem, to pierwszą zasadą, którą powinien wprowadzić i na pewno wprowadzi. I niezależnie z której to partii będzie. Mówię o partiach, które tworzą większość. Profesjonalizacja. Potrzebujemy po prostu znowu profesjonalnej, a profesjonalizacja oznacza całą wymianę służby dyplomatycznej. Wie pani co? To oznacza, że na tych średnich, niższych... Stanowisko ambasadora może być polityczne, wiadomo. Czyli wszyscy ambasadorowie do wymiany. Panie redaktor, ja nic pani nie powiem, co przekraczało moje kompetencje. Nikt mnie nie upoważnił do takich deklaracji, ale mogę powiedzieć o kryteriach. Kompetencje. I wysokie kompetencje u ambasadorów. Jeżeli chodzi o urzędników, każdy obywatel musi mieć pewność, że jak trafia na konsulat, to nie jest to fumfel polityczny jednej czy drugiej partii, tylko to jest po prostu poważny urzędnik. Ja wiem, że w Polsce jest potencjał na to. Znam wielu dyplomatów, którzy albo są dzisiaj poza służbą, albo się jakoś tam zakamuflowali, przeżyli to jakoś, którzy są po prostu pełni gotowości służby ojczyźnie. I tak jest nie tylko w tej dziedzinie. Jest w Polsce wielu porządnych urzędników, którzy z trudem przetrwali albo płacili za to na przykład wygnaniem z roboty, albo obniżeniem im statusu, albo jakąś degradacją. Ludzie za to takimi rzeczami płacili. Tak to było przez ostatnie 8 lat. W Parlamencie Europejskim jutro głosowanie na temat reformy instytucjonalnej. Wśród zapisów pojawia się m.in. likwidacja prawa weta, euro jako obowiązkowa waluta, odchudzenie składu komisji. PiS uważa, że te zmiany oznaczają federalizację Unii Europejskiej i utratę suwerenności. Oni teraz się będą tego czepiać, szczególnie, że nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia utratą suwerenności. Jest dyskusja o tym, jak zmienić zasady głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Ta dyskusja nie jest nowa, ta dyskusja toczy się od dawna i są takie tematy, gdzie ta zmiana mogłaby dla Polski być przecież korzystna. To nie jest tak, że to jest niekorzystne dla Polski. Ale czy powinniśmy poprzeć? Jak będę widział projekt, to powiem. To zostało dzisiaj odłożone, o ile sprawdziłem to głosowanie, więc poczekajmy. Podobno ze względu na polskie wybory poprzednie. Nie, ale to podobno, bo to pisowcy tak spinują już naprawdę. Według Pawła Wojtunika funkcjonariusze CBA mieli naradzać się w sprawie inwigilacji opozycji. Zlikwidujecie CBA? Było tak. 2019 rok, kampania wyborcza, Pegasus, potwierdzone na 100 różnych sposobów, że służby specjalne były używane do tego, żeby zaatakować opozycję. Więc kluczem do zmiany w Polsce są zmiany zasad działania, tak jak mówiliśmy przy okazji służby dyplomatycznej. Ludzie, ale CBA, pracują... czyli tylko wymiana prezesa i służb, funkcjonariuszy, nie do likwidacji jako instytucja. Poczekajmy na ustalenia koalicyjne, poczekajmy, na pewno głęboka zmiana, a na czym będzie ta zmiana szczegółowo polegała? Nie mam kompetencji, nie chcę mówić, nie chcę się wyrywać. A w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej na pewno pan ma kompetencje jako historyk, autor książek, osobiście jestem zwolennikiem głębokiej reformy, odchudzenia, zmiany zasad działania, ale ja potrafię akurat też docenić różne prace badawcze, które przecież znowu... Czyli IPN-u nie zlikwidujecie, tak jak to chciała Lewica. IPN to nie są ostatnie lata. Żeby ocenić właściwie działania IPN-u, to trzeba ocenić całą historię IPN-u, a to jest także na przykład tradycja Leona Kieresa. To jest wielka praca historyków, źródłowa praca historyków, mnóstwo publikacji. Czyli znowu wymiana ludzi, nie likwidacja instytucji. W każdym przypadku na pewno czekają nas głębokie reformy, ale przede wszystkim, bo pani mnie pyta tak od strony instytucjonalnej, ja to rozumiem, ale ja bym inaczej do tego podszedł. Zarówno do kwestii służb, do kwestii spraw dyplomatycznych, jak i kwestii IPN-u. Trzeba ludziom pokazać od początku, że jest możliwa apolityczna służba państwu. Że jak jesteś urzędnikiem w MSZ-cie, jeżeli jesteś oficerem jakiejś służby, szczególnie służby specjalnej, to masz szczególne zobowiązania wobec państwa. Nie możesz służyć partii. I to jest istota tej zmiany. A na czym będą polegały szczegółowo te zmiany? Nie zawsze chcę się wypowiadać, bo nie chcę przesądzać czegoś, co będzie potem przedmiotem jakichś... Swój pogląd mam, ale dzisiaj nie jest czas, żebym go tak może ostro prezentował, dopóki nie jest zawiązana koalicja i dopóki nie jest wszystko poustalane. A co powinno się stać z Komisją do Spraw Wpływów Rosyjskich? Powinna zostać? Czy stworzyć jakieś nowe ciało? To jest ciekawy temat. Ja uważam, że jest konieczne badanie wpływów rosyjskich i że tego nie unikniemy. I widziałem to, nie wiem, w działaniach nawet niektórych polityków dzisiejszego jeszcze obozu rządzącego, który traci władzę. Miałem swoje osobiste doświadczenia w parlamencie, kiedy Antoni Macierewicz rozwalił uchwałę uznającą Rosję za państwo terrorystyczne po to, żeby ona nie miała pełnego poparcia w parlamencie. Oni sobie ją potem uchwalili, a już po swojemu inaczej. Widziałem wiele razy działania, które budziły wielki mój sprzeciw i takie moralne odrzucenie. Wiem, w jakim miejscu Europy jesteśmy. Czyli tutaj wpływy rosyjskie na pewno były i na pewno są. Czyli nowa komisja jest potrzebna. No na pewno nie ta, bo ta była po prostu batem politycznym. Czyli ta do likwidacji na pierwszym posiedzeniu Sejmu i ewentualnie... Gdyby to ode mnie zależało na 100%. To było straszne dla mnie, co się działo wokół. Bo miałem poczucie, że oni wywalają specjalnie temat, który powinien być rozważany, ośmieszając go po prostu. Tak jak kiedyś ośmieszyli lustrację, tak jak kiedyś ośmieszyli dochodzenie po katastrofie smoleńskiej, że to jest ta sama metoda zastosowana. Paweł Kowal, od którego jeszcze nie wiadomo, czy i co będzie zależało w nowym rządzie albo w nowym Sejmie, gościem. Ale wiadomo, że będzie głęboka zmiana i że idzie dobre i nacieszmy się jeszcze tym zwycięstwem sprzed tygodnia. RMF. Dziękuję bardzo.